To jest jedyny słuszenia płatków z mlekiem. Bo to jest bardzo ważna kwestia, którą trzeba poruszyć. Otóż zawsze najpierw mleko i mleko musi być ciepłe. Czekam na burzę. Jazda, jazda. Prawo czy lewo? Prawo. Prawo. Idziemy w prawo. Dwie godziny później. Na lewo, a później w górę, a później w dół. Ta muzyczka była w jakimś Mega Menu już. Nie wiem w czym, ale była już. O, szlak. Czy ja już... A nie, ja mam odnowione zresztą. Ubidy. 2000 years later. SpongeBob, tak? Jezu, nic mi nie mów. Nie mów mi. Jakie subpiksele? O co ci chodzi? Gdzie? Dlaczego w tym poziomie subpiksele? Nie! Łoz! Jesus Christ. Ono motorbike. Kolce są... Nawet jeśli wiem, że nic mi się nie stanie, bo nie ma prawa się stać. Przerażające. To jest kwestia, to jest tło. Żeby było ładnie. Tak, też uważam, że jest męcząca wizualnie, no. Dobra, to mogę być. Hop. O! 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 Jest! Dobra, easy peasy. Easy peasy, easy peasy. Wkręciłem się, to dobrze. O! 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 Nie! Jeszcze te dziady wyłączają mi światło i nie widzę, co jest pode mną. Rozumiem oczywiście, że jak spadnę, to spadnę, koniec, kropka. Dziadek Bobka, czy jak to się tam kiedyś mówiło. Ale niemniej mnie to... What? Ktoś cię rozpykał. Kolec mnie rozpykał. Na montażu sprawdzę, czy o niego zawadziłem. Moim zdaniem nie zawadziłem. Ale najwyraźniej jakiś faktycznie subpiksel kolca mnie dziabnął. Mam zero żyć teraz, trudnie dobrze mogę się zabić. O! Dziękuję. Dobra, muszę dobrze skoczyć teraz. Głęboki wdech. O. No i git. Głupi granat. Łatwo. No takie, jakie tak kiedyś wyglądały. Te rzeczy są takie uroczo zrobione. Jak od razu? To było pierwsze podejście. Zapytaj ludzi z YouTube'a. Jak ja mam go zabić? Nie mam Metalmana. Czegoś spróbować. Ta, listki mocy ma, no. Dobre, dobre. Aaaa, źle wyskoczyłem. Ale dobrze, kolce działają, kolce są git. Dlaczego te plansze takie są, że muszę przechodzić całe naraz? No. Można? Można. Oh my god. Co? Idę dalej. Jeśli zginę po drodze, to znowu powtarzanie całości. Na tym polega wyzwanie. Te gry nie byłyby trudne, gdyby były
To by było łatwe. Nie no, wiadomo czy kiedy ginę, czy nie ginę, no to jakby... Moja postać dosłownie wybucha. Nie, nie. To mryganie bierze się z tego, że to, tak, że to gra na tą konsolę. No po prostu ta konsola tak miała ze sobą czasem. Nie, muszę mieć tego, gwiazdkę ninja. Gdzie jest gwiazdka ninja? No. No, czemu to nie bije tej Francy? Franca żaba, nie, no nie... Czemu ona nie dostaje obrażeń, no? Jump! Dobra, żyje! Okej. Fine. O, oddaj. Nie! Dobra. No, że znam level, który się nazywa Desert Bus i trwa 8... Desert Bus... Wy wiecie, co to jest Desert Bus? Desert Bus to jest gra, która faktycznie miała powstać. Wiecie, co to jest Desert Bus? Nie pamiętam, na jaką konsolę to miało powstać, ale miała powstać gra wzorowana... znaczy robiona przez takich komików. Bill and Ted? Chyba przez tych dwóch, ale nie pamiętam. Nie, Bill and Ted to były postacie z filmu. Jak się ci komicy nazywali? Nie pamiętam. Ale były tam, była to taka satyra na temat gier i tam były takie cztery minigierki. Jedną z nich był właśnie Desert Bus. Desert Bus polegał na tym, że się było kierowcą autobusu, który jedzie trasą przez pustynię do Las Vegas, która trwała 8 godzin właśnie i po prostu jechałeś prostą trasą i musiałeś utrzymać autobus jadący przez 8 godzin, żeby dostać jeden punkt. A potem wrócić tak w kółko i w kółko. Nawet mieli robić, jeśli się nie mylę, jakiś konkurs, gdzie zbierali na cel charytatywny. Ale finalnie ta gra się nie ukazała oficjalnie. Na Sega CD, dobra. Bo nie wiedziałem, która konsola właśnie, więc nie byłem pewien. Bardzo ciekawy specimen gry. A, no widzisz, no to mniej więcej na tym samym polega. Ale ktoś naprawdę się musiał wysilić, bo to nie jest jakaś popularna gra, raczej taka niszowa zabawa. Świetnie. Świetnie, chciałem chociaż spróbować jakiejś broni na nim. Dobra, a propos Spike'ów. Spróbujmy najpierw Spike'ów, bo on będzie w dobrym miejscu stał, żebym go trafił Spike'iem. Słabo to na niego działa. To chyba też kiepsko, co? Kiepsko. Nie mam broni na niego wybranej jeszcze. Ej, muszę przejść teraz cały poziom od nowa. Jak fajnie. Dobra, damy radę. Dobra, teraz jak pokonać tego ziomeczka? Teraz spróbujemy tej broni. Nie mam nic wodnego, żeby pokonać płonącego typa. Prąd się nie sprawdza. Wąż? Wąż jest w miarę git. Nie mam. Nie, to też nie działało. Wydaje mi się, że muszę użyć... Na razie wąż się najlepiej sprawdził. Jeszcze jest laser do sprawdzenia, którego nie wypróbowałem. Ale wydaje mi się, że laser będzie kiepski. Tak. No.
Zaś rzecz mnie nie denerwuj nawet. Gdzie jest wąż? No, wąż rzeczny. Tak jest. Rzeczny wąż. Przestań! Czekaj. Nie mogę teraz z tobą rozmawiać! O! O! Wążu! Wąż rzeczny. Który jest niebezpieczny. Który jest niebezpieczny. Czekaj, bo ja tu unikam. Dobrze. Nie. Nie, niedobrze. Bardzo niedobrze. To wyobraź sobie, że zazwyczaj jest to 7. Nie no, ostatnio więcej. Kurde molno, zacząłem mówić, no! Miałem nie mówić. Nie, to przez to, że zacząłem mówić. Mogłem ci po prostu nie odpowiadać. Jeszcze nie próbowałem gwiazdek w sumie. Ale nie wiem, jak gwiazdki mogą się sprawdzić, zobaczymy. Ej, sprawdzają się. Gwiazdki są superowe. Ostatnia broń, serio? Strzał nie mien i po ptokach, dokładnie. Się dowiedziałem. Tu jest niebezpieczny. Ostatni poziom z 4 nowych. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Naprawdę ten Mega Man mi na razie wchodzi najbardziej z trójki, bo te levele mi się wydają takie najbardziej przyjazne dla oka. One nie są jakoś bardzo różne od siebie. I widzę, że te asety z leveli są używane po kilkakroć teraz, szczególnie. Ale widać po prostu, że już potrafili dopracować tą grę. Każda następna jest coraz lepsza. Jestem ciekaw, czy ta tendencja się utrzyma. Wiem, że dla większości ulubionym Mega Manem jest dwójka, ale ja uważam, że trójka jest od dwójki lepsza. Tak, to jest dokładnie ten sam poziom, tylko muszę walczyć z nowymi przeciwnikami. No widzisz, ale jeszcze w piątkę nie grałem. Kamega wave. Hmm.
Kiedy 11? Ale co 11? Mega Man 11? Daj spokój. Jeśli będziemy szli po kolei, no to... za 2 miesiące. Flashman, tak? To jest ten, co zatrzymuje czas. Nie, to już jest kolejny, spokojnie. A, bo ty prawdopodobnie byłeś, jak go przechodziłem w oryginale. Ale nie, teraz jakby przechodzimy ją, tak, drugi raz. Przechodzimy tą samą planszę drugi raz. Czego wymagała ode mnie gra w ramach tego, że pojawili się tu nowi bossowie. Także nie męczę tego samego poziomu. Spokojnie. Z czasem się przyzwyczajam w miarę do tej gry i przestaje ona być aż tak wymagająca. Oczywiście wyzwania skaczą, ale ja też mam coraz lepsze skillsy, także... O. Słyszę jakieś nagrywki na Instagrama. Leć! Nice! Zdążyłem. W jedynce mam problem z Gutsman, a resztę części mogę na luzie pokonać. Ciekawe, że masz w jedynce problem z Gutsmanem, bo to nie był jakiś problematyczny boss dla mnie. Teraz to oczywiście muszę się uczyć tych przeciwników znowu, co mi dodaje te kilka podejść za każdym razem, ale... Magnes się od niego odbija, świetnie. Kiepsko. Niżej. A, mam zero żyć, doskonale. O to chodzi. Jo, jedziemy jeszcze raz. Widzimy się na miejscu. Nie, to się od niego odbija, to już pamiętam. Laser bardzo kiepski. O, tornado. Może tornado zadziała. Chociaż ostatnio nie wiem jakim cudem, ale zużyłem od razu całe tornado na momencie. Tornado. Lecimy z tornadem. G-Man dorwał Kamskiego, co robimy. Płatki z mlekiem. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Nie wiem, czy mieliście do czynienia. Była kiedyś ta strona, odwrotność Wikipedia, ona się nazywała Nonsensopedia i tam była taka gierka czytana, gdzie się podejmowało decyzje. One były takie od czapy zupełnie i trafiały do różnych zakończeń. Węże też nie. Prąd? No tak, przecież, że prąd. Jest wodny. God damn it. No głupek. I z jakiegoś powodu regularnie w tej grze decyzją do podjęcia było
Zatańcz makarenę. Nie wiem czemu. Co robisz, gościu? To jest moje wyzwanie na koniec gry? Co się stało? Riley Ravon w Gamma. Ja zaraz ci Kasti odpowiem, tylko się obserwuję, co się dzieje w cutscence. Bo to jest bardzo ważna kwestia, którą trzeba poruszyć. Otóż zawsze najpierw mleko i mleko musi być ciepłe. Czekam na burzę. Nienormalny. To jest jedyny słuszny sposób jedzenia płatków z mlekiem. Jedyny słuszny. W ogóle nie przyjmuję do wiadomości, że ktoś robi inaczej. To jest jakaś herezja, nienormalność, awangarda. Zapomniałem, że mam jeszcze chwilę nieśmiertelności. No, zapomniałem, no. Ajajaj. Ale oczywiście chętnie usłyszę, co wy macie do powiedzenia na ten temat. Dawaj, Wilgax. Bo ty pierwszy powiedziałeś, że powariowałem. Jak wstawiasz rękę w wodę, to się podnosi poziom wody. Tak samo płatki, jak wlejesz mleko, potem płatki, to się poziom podnosi i nie ma to sensu logicznego. Co? Nie, no. Co? Kamcki, pytanie brzmiało, to było najbardziej, najstarsze pytanie w historii ludzkości. Najpierw mleko czy płatki? A ja dodałem do tego jeszcze dodatkowy element, jakim jest temperatura mleka, w którym jesz płatki. O, to jest myśliciel, proszę państwa. Tak się właśnie poznaje prawdziwych myślicieli. On nie myśli szablonowo. Otwiera nowe drogi. To musi stary wrócić z mlekiem. Miska. Dać płatki. Dać mleko do garnka. Dodać mleko do miski. Czyli mleko ciepłe. To już plus dla ciebie, Kasi. Chociaż tyle masz plus. Mój argument jest taki, że jak wsypujemy płatki, potem mleko, to ogólnie bardziej się najemy. Co? Bardziej się najemy czemu, przepraszam? To są jakieś magiczne właściwości, o których nie wiem, bo płatki napęcznieją. Temperatura mleka jest bez znaczenia. Ona nie jest bez znaczenia. Mleko musi być ciepłe. Thank you.
Płatki najpierw trzeba przed mlekiem. Wy jesteście wszyscy nienormalni. Płatki się daje na koniec, żeby mleko ich nie rozwadniało, właściwie nie rozmleczniało i żeby chrupały. Mimo, że jesz je dalej pływające. Nie można dawać inaczej, to jest herezja, to jest anorma, to się leczy. O, hell na! Fuck this shit, man. Oczywiście, że mają być chrupiące. One powstają chrupiące. Nigdy nie jadłeś płatków bez mleka? Tak po prostu płatków? One są chrupiące i powinny zawsze być chrupiące. Co to jest? Nie dodaję temu obrażeń w ten sposób, to nieważne w takim razie, że go trafię. O, trafiłem. Dobra, czyli muszę zabijać te pływające gady. Dobra, to jest podobne do jednej z walk, która była w poprzednich Megamenach. Spoko. Easy peasy. Łatwo. Łatwo. Lecimy dalej. Ja kiedyś jadłem z wodą, bo mleka nie było. Dziwo, nawet niezłe były. Okej. Jadłem nieraz, jadłem płatki bez mleka. Of course. No właśnie.